Hold up. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak było w zapowiedzi, bierzemy się za loterię, czyli rzecz, którą ponoć najbardziej uwielbiacie ze wszystkich w Margonem. Także i ja skupię się dzisiaj na mojej loterii. Jak widzicie, mam 12 tysięcy smoczych łusek na tą chwilę. I jeszcze mam heroiczny los, który został mi po queście, który oczywiście też o wartości 450 smoczych łusek zostanie wliczony. Dzięki temu jeszcze więcej losowania będziemy mieli. No ale dobra. Przejdźmy do jakichś konkretów. Mam też smoczych run, już w ogóle nie mam. Kiedyś miałem ich bardzo dużo, no teraz już się pozbyłem, że tak powiem, wszystkich. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się pozbierać tych smoczych run trochę. Wtedy zawsze więcej smoczych łusek będę mógł kupić. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. My się teraz skupiamy tutaj u naszej kobitki, która zajmuje się loterią, czyli Acida Szczęśliwa. Mam też tutaj, jak widzicie, kupony jeszcze z zeszłych eventów. Są to kupony na teleport, torby i chyba na outfit. Takie trzy najbardziej znane kupony. Jeszcze teraz są na przywoływanie drużyn. Ale dobra. My bierzemy się za nasze losy. Oczywiście bierzemy losy z runą szczęścia 4, czyli te legendarne. Na początku weźmiemy sobie dwa takie pakieciki za 3800 smoczych łusek. No i teraz, że tak powiem, zaczynamy nasze losowanie. Bierzemy los, najpierw ten heroiczny. No i mamy kufer Waregów 3, czyli jeszcze z tego kufra będziemy za chwilę mogli coś wylosować. Bierzemy nasz los legendarny. No i oczywiście mamy taki oto talizman, przyspieszający przywracanie do siebie. Jajko faszerowane, czyli 500k leczenia. Taki legendarne błogosławieństwo i jajko. Jajko o bardzo dużej wartości, moi kochani. No, ponieważ jest ono warte 33 miliony ileś tam tysięcy z hakiem. Także już jest progres. Bierzemy kolejnego losa. To możemy wyrzucić, bo mi tylko miejsce zabiera. I bierzemy kolejnego losika. I teraz otrzymaliśmy, jak widzicie, chyba z 7 czy z 8 kuponów na outfit i tak owe jakieś jajko niespodziankę. Nie wiem, co ono jeszcze robi, ale je tutaj na razie zostawię. Losujemy dalej. Dostaliśmy 5 kamiennych pisanek, czyli 5 razy waluta eventowa i taki legendarny kuferek, czyli jeszcze lepszy. Losujemy znowu. 2 wyzwania i 2 kupony na przywołanie drużyny. No to super. Takie nowe kupony, znaczy się dla mnie nowe. Nigdy wcześniej ich nie miałem. Ale nie będą mi potrzebne, bo ja i tak nie będę tutaj na herosy chodził, więc później prawdopodobnie je wymienię na jakieś inne kupony. Bo można tak wymieniać. No ale zostały nam jeszcze 2 losy. Także bierzemy się za losowanie. Brakuje mi już tylko paru pisanek, żeby móc sobie kupić jakiś itemek. Ale znowu mam kupony na outfit i znowu mam jajko niespodziankę. Tylko nie wiem, gdzie to jajko niespodzianka jest, bo tu mam jedno, ale nie wiem, gdzie jest drugie. Jakoś tak, nie wiem, gdzieś było i nie ma. No ale dobra, mniejsza, może gdzieś się jeszcze odnajdzie to jajko, nie wiem, gdzie ono jest. A nie ma też pokazane na tym jednym jajku, że są 2 sztuki czy 3. Ale jeszcze jeden los i w tym losie mamy legendarny kufer. Czyli mamy jeden legendarny, drugi legendarny, jeden heroiczny i to dziwne jajko. Zobaczymy zaraz po kolei, co robi jajko. Jajko wysłało nas na łany zbóż. O, jest drugi. Jak? Nie ogarniam. Dobra, mniejsza o to. Teleportujemy się na mapkę eventową. I mamy teraz 2 kuferki.
Bierzemy oczywiście najpierw heroiczne i mamy kolejne, moi kochani, wyzwanie, także filmik z wyzwaniami na pewno będzie ciekawy. Na pewno będzie coś do pooglądania. Mamy duże złote jajo, czyli 4,5 miliona złotych. To już prawie 40 milionów mam z moich losów, jeżeli chodzi o pieniądze. No i drugi legendarny kuferek to kolejne jajko faszerowane, czyli kolejne konsumpcyjne 500k leczenia. No i dobra, pierwszy pakiet poszedł. Pora to jakoś tutaj usadowić. No i trzeba kupić kolejne losy. Raz, dwa, trzy. No i że tak powiem, nasze smocze łuski znowu poszły. Już teraz koszt to 9500 smoczych łusek. Mamy teraz dużo losów legendarnych, więc otwieramy po kolei. Pierwszy los to twój druh i też cztery kupony na zwój przywołania drużyny. Ten twój druh to jest, że tak powiem, maskotka konsumpcyjna. Albo zmieniająca wygląd, czekaj, nie, jest to jako maskotka. Więc losujemy dalej. Mamy kufer waregów legendarny i średnie złote jajo, czyli prawie że 500k. No to kolejny kuferek, a wiecie, że kuferki są bardzo fajne, także zostawiamy go sobie na później. No i teraz kolejne losy. Dostaliśmy 4 losy i wartość naszego losowania wzrosła już do 11 tysięcy smoczych łusek z hakiem. I mamy kolejne 4 losy, więc bierzemy się po kolei. Najpierw za ten unikatowy, najmniej warty, później ten ulepszony, czyli numer 2, później heroiczny i zostanie nam jeszcze legendarny. Także takie 4 losy udało nam się wylosować z tego jednego losa. Więc bierzemy ten unikatowy i on daje nam 2 kupony na przywołanie drużyny. Dostaliśmy zwinność urobora i małe złote jajko. Zwinność to jest oczywiście mikstura, a jajko tam troszeczkę pieniążków. Kolejny kufer heroiczny z losu heroicznego i z legendarnego, no to teraz już tutaj go damy. Mamy kolejne kupony i kolejne jajko niespodzianka. Może tym razem ono zrobi coś innego niż wcześniej, zaraz się przekonamy. Średnie jajko 500k niecałe i kolejny legendarny kuferek. Kolejny los. Raz, dwa, trzy, cztery razy pięć. 2000 smoczych łusek, moi kochani. Na 2000 smoczych łusek to są kolejne 3 legendarne losy, także bardzo fajnie. Możemy to wszystko chyba już tutaj zjeść. A, musimy skończyć rozmowę, dobra. Jam, 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 am. No i mamy. Kolejne smocze łuski nam wpadły. Także będą kolejne. Zaraz będą kolejne kupione losy, ale dobra, na razie jeszcze musimy wykończyć te, które mamy. 2 razy zwinność urobora i kupon na przywołanie drużyny. No oczywiście ja nie jestem fanem tych wszystkich mikstur, bo nie są mi potrzebne, bo ich po prostu nie używam, no ale już mam ich 30, a tych legendarnych mam 20. O, znowu, o kurde, już kolejne 2000 smoczych łusek mi wpadło, czyli kolejne 3 losy legendarne, także coraz lepiej, coraz lepiej. Jeszcze 2 nam losy zostały, zanim kupimy kolejne. 2 legendarne losiki. O, i kolejne losy. Znowu legendarny, heroiczny, ulepszony i unikatowy. No jak widzicie, już nam prawie 13 tysięcy smoczych łusek pykło. No ale bierzemy, dostajemy kufer numer 1, czyli ten taki unikatowy. Kufer ulepszony. I znowu kupony na outfit i jajko niespodziankę. Te jajka, nie wiem, one chyba się gdzieś tam w tym jednym jajku kumulują. Nie rozumiem, o co tam dokładnie chodzi. Ale mamy kolejny los legendarny. 2 nam jeszcze zostały w tej serii. Zanim kupimy oczywiście kolejne losy, bo pieniążki jeszcze mamy. No i mamy kolejny legendarny kufer. I parę kamiennych pisanek. Już mam ich 32 sztuki, także już można poszaleć. I kolejny kufer legendarny.
i jajko, czyli tam 500 k chyba z tego jajka będzie. No i mamy, patrzcie ile mamy tych kuferków, więc zaczynamy otwieranie od najgorszego, czyli unikatowego. To jest bojowy pisklak zmieniający wygląd. No teraz wyglądamy jak taki pisklak, jak widzicie. Oczywiście też nie jestem fanem takich strojów i przebrań. Tutaj mamy ulepszenie dla biżuterii. To może się kiedyś przyda komuś. Na jakiejś innej mojej postaci. Tutaj mamy kolejne wyzwanie. Już mamy tych wyzwań 4 sztuki. No i teraz 4 legendarne kuferki. Dobra. Będzie na bogato, mam nadzieję. Otwieramy. O, kolejne prawie 40 milionów. Także jak widzicie, biedy nie ma. Kolejny kuferek. To potęga cyklopa, czyli ta mikstura. Już mam ich 30 sztuk. Kolejny kuferek. To 10 razy doskonała mikstura utraty wyczerpania, czyli dla tych, którzy stoją na elitach drugich, bardzo przydatne. Ja już gdzieś takie podobne mam w depo na pewno, więc może kiedyś mi się przyda. I taka oto legendarna, neutralna pamiąteczka. Też chętnie ją przytulę. No i dobra. Zostało nam 6000 łusek, ale to jajko użyłem i znowu je mam. Nie wiem o co chodzi. Kurde, jeszcze mi się teleport zepsuł. Ajajaj, dobra. Idziemy z buta. Nie wiem o co chodzi z tym jajkiem. Co wykorzystam jajko, to mam jeszcze jedno. Założymy sobie strój. Jakby tutaj dojść? Dołem chyba. Ale nie wiem o co chodzi z tym jajkiem. No bo nie pokazuje mi ile mam sztuk, a tak jakby nakładają się na siebie te jajka. Mam jeszcze kolejny, jak widzicie, cały czas. No, jesteśmy z powrotem na mapce eventowej. Mamy do wykorzystania jeszcze 6000 smoczych łusek. Więc kupujemy kolejne losy. Raz, dwa. Dobra. I lecimy dalej. Wykorzystujemy nasze legendarne losy za 900. Znowu dużo kuponów na outfit i kolejne jajko niespodzianka. Już się przed chwilą jednego pozbyłem. Tego też się muszę pozbyć. Otrzymaliśmy znowu naszego drucha i kolejne zwoje. Ten twój druh to jest oczywiście ta maskotka. Już mam 100 sztuk. Bierzemy kolejnego losa. O, jest kuferek waregów numer 4, czyli ten taki legendarny. Losujemy jeszcze raz. Ale czekajcie, to mam już 40 sztuk tego legendarnego błogosławieństwa. Ojejku. Nie wiem, czy mi się kiedykolwiek przyda. I kolejne 20 tego heroicznego, to już tym bardziej. I jeszcze tam jeden kupon był po drodze. No i mamy dwa wyzwania. O, dwa wyzwania, bardzo dobrze. I dwa kupony na przywołanie drużyny. I ostatni los to kupon na outfit i kolejne jajko niespodzianka. No jak widzicie, tych kuponów na outfit mam już bardzo, bardzo dużo. Ale ja jednak nie wiem, może jakiś outfit sobie kupię. Dobra, kupujemy kolejne. 1900 smoczych łusek, już mamy 18 tysięcy ponad. Losujemy kupony na teleport, o bardzo dobrze, i to duże jajo warte 5 milionów, czyli już prawie z 90 milionów chyba ponad złota mam tutaj. Musicie sobie cofnąć do początku filmiku, zobaczyć ile miałem pieniędzy. Teraz mamy strój Jarla, czyli tego władcy tutaj tej osady. Taki o, i jeszcze do tego maskotka, no to już w ogóle sztos. No ale dobra. Ja i tak zaraz muszę założyć swój strój, bo jestem jego fanem. Tutaj już parę rzeczy mam pozbieranych. Tutaj mam jakieś jedno wolne miejsce, ale ja zakładam swój strój. No i lecimy dalej. Zostało mi już tylko 875 smoczych łusek, muszę je wykorzystać.
Ale nie starczy mi już na legendarnego losa, ani na te heroiczne. Więc kupię sobie jeden taki. Albo nie, na wyzwanie też mi już nie stać. To kupię sobie drugi taki. A i dwa już się też nie zmieszczą. I jeden taki. A może. A dobra, na razie tak. Już mamy ponad 19 tysięcy. No i oczywiście bierzemy się za losowanie. Wykorzystujemy los unikatowy, dwie kamienne pisanki. Bierzemy los ulepszony, dwa kupony na przywołanie drużyny i heroiczny kuferek waregów 3. Mamy dwa kuferki i do dyspozycji jeszcze tylko 135 smoczych łusek, także możemy kupić jeszcze jeden los. Ciach. Nie, tylko jeden. No i wzrosło nam znowu. Mamy 19 290 smoczych łusek i dwa kuferki jeszcze. Z pierwszego kuferka mamy takie coś. Zając zasuw tutaj. No to jak widzicie, taki zajączek z bronią, z mieczem i w ogóle. No i nasz legendarny kufer ostatni to 10 razy zwój uciekiniera. No i moi kochani, doliczyliśmy jeszcze do tych moich smoczych łusek ten pierwszy kupon, który miałem z questa i dzięki temu wyniosło nas to wszystko prawie 20 tysięcy smoczych łusek. No jak podzielicie sobie 20 tysięcy smoczych łusek przez 80, to wyjdzie wam 250 zł. Także loteria bardzo syta, jak dla mnie. Ja chyba sobie kupię jakieś, nie wiem co, teleporty może. Ale to ja się jeszcze zastanowię, co ja zrobię z tymi teleportami. Może jakieś bym sobie dokupił, ale ja już mam trochę, jak widzicie. Nie potrzebuję aż tylu tych teleportów, bo w sumie to większość do miast by mi się tylko przydała może. W razie jakbym kiedyś jakieś kłeściki robił. No tu oczywiście są stroje, no ale jestem fanem mojego stroju od całego początku, od kiedy go mam chyba. I zawsze mi się podobał ten strój, który ja mam, więc nie potrzebuję w sumie kupować żadnych innych i nosić, nie wiem, na zmianę. Bo już jestem, że tak powiem, rozpoznawalny z tego stroju, który mam swój. Tu są oczywiście te wszystkie inne stroje za teoretycznie smocze łuski, ale teraz za kupony. No ale ja wolę chyba jednak zostać przy swoim stroju. Nie będę chyba go zmieniał. No i dobra. Wykorzystaliśmy. Tu jeszcze mamy do kupienia takie właśnie te zwoje przywołania drużyny. Której pojawia się herozgrupa, a zjawi się w miejscu, w którym użyłeś zwoju. No ciekawe, ale mi się, że tak powiem, nie przyda, bo ja i tak nie chodzę na herosów, ale dla osób, które chodzą, no to oczywiście może się przydać. Tu oczywiście możemy jeszcze wymieniać tą walutę między sobą, czyli na przykład za dwa kupony na outfit mieć jeden kupon na torbę. No ja chyba tak zrobię, bo ja chcę sobie kupić jeszcze tą jedną torbę na 42 miejsca, bo póki co mam tą torbę z gąsa. Ja chyba sobie tak powymieniam te kupony, bo naprawdę najbardziej mi chyba zależy, żeby kupić sobie tą torbę. I jeszcze z tych paru kuponów na teleport, może jakieś teleporciki sobie dokupuję. 25 potrzebuję. Na torbę podróżnika. Także jeszcze mi troszeczkę brakuje. Mam na razie 7. Ale trochę powymieniam, to będę miał. No i moi kochani, co by nie było, to event nam się tutaj powoli kończy. Ja mam jeszcze dla was przygotowany filmik z wyzwaniami, który trafi do was niedługo. A później taki mały, może jakiś konkursik, zobaczymy jak to wyjdzie. No póki co uciekam, do zobaczenia, mam nadzieję, że wam się loteria podobała. Zostawcie łapki w górę, do zobaczenia.